edycja Mistrzostw Powiatu Przemyskiego w piłce nożnej pracowników samorządowych przeszła do historii. Wszyscy zgromadzeni na Orliku w Nienadowej z pewnością będą ten dzień wspominać bardzo długo. 5 zespołów z terenu powiatu przemyskiego – Bircza, Dubiecko, Medyka, Orły i Stubno – które przyjęły zaproszenie, rozegrały turniej według zasady każdy z każdym i na podstawie wyników zostali wyłonieni zwycięzcy. Wspaniała zabawa, ale i w wielu momentach bardzo silna sportowa rywalizacja pokazały, że takie rozgrywki są bardzo potrzebne. Widać było, że wielu piłkarzy, którzy w tym dniu zamienili garnitury na sportowe stroje i korki na boisku, właśnie takich chwil integracji potrzebowali. Inicjatywa starostwa sprzed 4 lat nabiera coraz większego rozmachu i jest już deklaracja władz o rozegraniu kolejnej edycji w przyszłym roku. Bardzo dobrze się dzisiejszy turniej udał i deklarujemy, że nie spoczniemy na 4. turnieju. Na pewno będzie to w przyszłych latach kolejna edycja. Szkoda, że tylko 5 gmin. Liczymy na to, że wszystkie gminy naszego powiatu zainteresują się i przyjmą nasze zaproszenie, które jest otwarte. Jesteśmy organizacyjnie do tego bardzo dobrze przygotowani. W tegorocznych rozgrywkach nikomu nie dali złudzeń zawodnicy z Medyki, pokonując rywali i zdobywając tytuł najlepszej drużyny turnieju. Tytuł króla strzelców pozostał u gospodarzy z Dubiecka, skąd zawodnik Jakub Sochacki zdobył aż 7 bramek podczas całych zawodów. Na podium znalazły się jeszcze zespoły z Orłów i Dubiecka, zajmując odpowiednio 2. i 3. miejsce. Tym razem nie udało się wskoczyć na pudło zawodnikom z Birczy i Stubna, ale wszystko przed nimi w kolejnych latach. Thank you.